Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Wielu ludzi pragnęło w minionych wiekach usłyszeć Boga, a nie było im to dane. Wielu i współcześnie pragnie usłyszeć Słowo Boże, ale nie ma im kto głosić. Czy dotyka mnie wołanie wielu spragnionych serc, które ciągle jeszcze czekają na Ewangelię? Czy podejmuję wystarczająco skuteczne kroki, aby inni ludzie mogli usłyszeć Słowo Boże i zostać zbawieni? Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy, że słyszą. Czy rzeczywiście słuchanie Bożego Słowa napełnia moje serce szczęściem? Czy potrafię dostrzegać obecność i działanie Jezusa w swoim życiu? Czy relacja z Jezusem jest dla mnie źródłem szczęścia? Jeśli nie, to znaczy, że za chwilę będę szukał szczęścia gdzie indziej. Z tej właśnie przyczyny rozpadają się związki małżeńskie, a duchowni i osoby konsekrowane porzucają swoje powołanie. Wierność jest jednym z synonimów miłości. Niewierność rodzi się z poczucia braku zadowolenia, satysfakcji i szczęścia. Miłość prawdziwa daje szczęście, ale o miłość trzeba dbać. Jest ona bowiem jak piękny ogród. Niepodlewany, niedoglądany, zaczyna powoli zarastać chwastami. Dbajmy o miłość i cieszmy się szczęściem, które ona daje. Rozwijajmy ją, aby nigdy nie zarastała chwastami przygnębienia i rozczarowania.